Warto natomiast zaznaczyć, że dokładnie taki sam samochód z tym samym silnikiem występował w odcinku numer 178 nie tak dawno. Wyniki z dzisiejszego odcinka ocenimy na tle odcinka numer 178, czyli w bezpośredniej konfrontacji stają oleje w klasie 0W20 oraz 5W30. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Auris 2018 rok produkcji 1.6 Valematic 132 konie LPG BRC fabrycznie, przebieg 143 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie przez 12 tysięcy km. Inicjatorem tego eksperymentu jest Daniel. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Daniel skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Próbka numer 1 to bohater poprzedniego odcinka, zapraszam do oglądnięcia, kto jeszcze nie widział. Próbka numer 2 to bohater dzisiejszego odcinka, olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Motul 8100 X-Clean 5W30. Klasy jakościowe były pod znakiem zapytania, bo z przodu jest inna informacja, z tyłu inna, natomiast w poprzednim odcinku ustalono, że olej jest oryginalny. Co ważne do podkreślenia, Daniel zastosował dodatek do oleju Xado Very Lube Turbo. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 12 200 km, 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 14 miesięcy, brak dolewek, przed wymianą oleju wykonano płukanie silnika środkiem Liquimoly. W ramach dodatkowych informacji Daniel napisał sporo treści, ale dotyczyły one głównie próbki oleju świeżego i zostały zawarte w poprzednim odcinku. Warto natomiast zaznaczyć, że dokładnie taki sam samochód z tym samym silnikiem występował w odcinku numer 178 nie tak dawno. Zobaczmy, jaki to był dokładnie samochód, jaki zastosowano wtedy olej oraz jakie były warunki eksploatacji. Wyniki z dzisiejszego odcinka ocenimy na tle odcinka numer 178, czyli w bezpośredniej konfrontacji stają oleje w klasie 0W20 oraz 5W30. Nie jest to proste porównanie, bo jest sporo dodatkowych różnic w tych przypadkach, m.in. dodatek do oleju, płukanka silnika, różny charakter eksploatacji, przebieg itd. Niemniej jednak do ogólnego rozpoznania wydaje się być ciekawym zestawieniem. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Pomiar oleju świeżego w opcji retrospekcyjnej, ponieważ całość była już prezentowana w poprzednim odcinku. W ramach przypomnienia wyniki prezentowały się w sposób następujący. 70,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, wskaźnik lepkości 169. Porównując ten wynik z deklaracją producenta, otrzymaliśmy zgodność na bardzo wysokim poziomie. To są ustalenia z poprzedniego odcinka. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego laborowania. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z dodatkiem po przebiegu 12 200 km jest następująca. 63,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza, wskaźnik lepkości wynosi 162. A to oznacza, że odnotowano zmianę lepkości na poziomie minus 10%. Biorąc pod uwagę przebieg tego oleju, to zmiana jest w pełni uzasadniona. Nie mamy tutaj żadnych większych zastrzeżeń. Dodatkowo trzeba ponownie zaznaczyć, że na część tej zmiany z pewnością miał wpływ zastosowany dodatek.
Niemniej jednak, jak porównamy ten wynik do tego, co uzyskano w odcinku numer 178, to olej w klasie lepkościowej 0W20 wypadł zdecydowanie lepiej. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o test bibułowy według autorskiej koncepcji, która cały czas jest walidowana. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii poprawne. Zanieczyszczenia stałe to środek skali, natomiast ogólna jakość oleju silnikowego to górna część skali powiązana z wysoką notą. Przyglądając się dokładniej plamie, widzimy kilka dodatkowych rozwarstwień. Być może jeden z tych okręgów to potwierdzenie obecności zastosowanego dodatku do oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Żeby ocenić jakość oleju przepracowanego, to standardowo bazujemy na widmie różnicowym, to znaczy od widma oleju przepracowanego odejmujemy widmo oleju świeżego i sprawdzamy, co pojawiło się w wyniku przejechanych 12 200 km. Wyniki z kategorii całkiem dobre, kilka sygnałów ostrzegawczych, ale brak zmian krytycznych. Co więcej, kilka zmian to zapewne pochodna zastosowanego dodatku. Zaznaczam również w tym miejscu, nie została dostarczona próbka oleju świeżego wraz z dodatkiem. Bazując na tym, co jest, degradacja dodatków oraz bazy olejowej stan przeciętny, sulfonowanie, nitrooksydacja stan przeciętny, oksydacja stan bardzo dobry, rozcieńczenie paliwem nieduże. Konfrontując bezpośrednio olej 0W20 z 5W30, to mamy następujące wnioski. 5W30 ma niższą degradację antyutleniacza oraz jednego z dodatków, natomiast cała reszta parametrów wypada lepiej na korzyść klasy 0W20. Przy czym dla niektórych parametrów, jak na przykład nitrooksydacja, otrzymano bardzo zbliżone wyniki. Podsumowując, wyniki dla oleju z dzisiejszego odcinka stanowią potwierdzenie, że olej w tym samochodzie spełnia swoją funkcję bez większych zastrzeżeń. Na tym oleju w tym samochodzie można pokusić się o przebieg 15 000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!